Debiut w Ekstraklasie zaliczony, pewnie można by było wyobrazić sobie bardziej udany. Znaczy no na pewno to nie był udany debiut, bo przegraliśmy 3-0. Na pewno był to ciężki mecz, bo Raków bardzo dobrze grał w piłkę. Ciężki pierwszy mecz na otwarcie sezonu, ale ten mecz już za nami, trzeba go dokładnie przeanalizować, wyciągnąć wnioski i skupić się na kolejnym meczu już w sobotę z Puszczą Niepołomicy u siebie. Do 46 de facto minuty, do doliczonego czasu panowaliście nad wydarzeniami, o tyle, że Raków nie potrafił sobie stworzyć nic, ta gra w defensywie całego zespołu wyglądała dobrze. A stracona bramka, nie wiem co tam się działo później w szatni, ale wpłynęła na Was wyjątkowo destrukcyjnie. Tak, na pewno szkoda tej pierwszej bramki przede wszystkim, bo padła ona w ostatnich minutach pierwszej połowy. Myślę, że jakbyśmy nie stracili tej bramki i zeszli do szatni z remisem, to na pewno ta druga połowa wyglądałaby inaczej, a niestety później już rzut karny i trzecia bramka i niestety tak to ten mecz się potoczył, że przegraliśmy go 3-0. Ty wspomniałeś o tym, że przed Wami kolejny rywal z innej półki, Ty znasz, tak mi się wydaje, że znasz te drużyny Puszczy Niepołomicy, bo grałeś w pierwszej lidze z nimi. Oczywiście też zmienili skład troszeczkę, wiadomo, po awansie, natomiast nie wiem, czy znasz historię Jagiellonii. Ona kiedy gra na początek sezonu z Beniaminkiem, zwykle przegrywa, ma wielkie kłopoty. To może być znowu mecz z kłopotami? Myślę, że tak jak każdy mecz będzie ciężki, aczkolwiek uważam, że będzie on przebiegał inaczej. Myślę, że będziemy mieli kontrolę nad tym spotkaniem. Wiadomo, grałem z Puszczą Niepołomicę dwa razy. Jest to drużyna, która bardziej słynie z obrony i kontrataku, a wiadomo gdzie jest Raków obecnie, więc myślę, że to będzie inne spotkanie i że my będziemy kontrolować to spotkanie i na pewno po prostu będziemy sobie stwarzać więcej sytuacji niż to miało miejsce dzisiaj. To właśnie zapytam na koniec jeszcze o te ofensywy, bo tutaj w Częstochowie no, nie stworzyliście de facto nic. Poza ostatnimi minutami, kiedy Raków oddał Wam pole, po prostu bronił się przy wyniku 3-0. Nie wyglądało to dobrze, jeśli chodzi o grę do przodu. Tak, szkoda, bo gdzieś mogliśmy w pierwszej połowie gdzieś więcej byliśmy pod polem karnym Rakowa, ale brakowało nam tych konkretów, czyli nawet gdzieś oddać strzał, brakowało nam tego. Na pewno musimy przeanalizować ten mecz i z ofensywy i na pewno przede wszystkim w następnych meczach być konkretniejsi w ataku.